trial rowerowy to konkurencja sportowa uchodząca za najbardziej widowiskową ze wszystkich konkurencji kolarskich. Jak się nazywa dyscyplina, którą uprawiacie, tak dokładnie? No, trial. Trial. I na czym to polega dokładnie? No, polega na przejechaniu danej trasy bez na jak najmniejsze podparcia nóg. Aha, i to są takie specjalne rowery, na których jesteście. Pokażcie je. One nie mają siodła, tak? Czym się jeszcze różnią od takich zwykłych rowerów? Bardzo mocne rolnice i odpowiednie przełożenie. Aha, rozumiem. I takie widzę opony też są dosyć grube. No i opony tak. Muszę wygarnąć. Mhm. Jak, ile już trenujecie ten sport? Ja już 4 lata. 4 i 6 lat. To już długo dosyć. Jakieś osiągnięcia na koncie macie? Trzeci na Olimpiadzie Światowej Dzieci we Francji. Ja jestem drużynowym mistrzem Polski. Wszyscy w Europie. Dobra, to życzymy Wam powodzenia. Będziecie ten tor tutaj pokonywać, tak? Tak. No to trzymamy kciuki. Z jak najmniejszym podparciem. No tutaj, co ty jesteś przed nami? Tam stary. 10 tysięcy było widzów w hali Berskiej. No ja zdradzę tajemnicę, nie pochwiewa się Kasia, że Tomek jakby w Stanach Zjednoczonych zdobywając tytuł był ulubieniec Amerykanek, ale powiedział, że Polki są ładniejsze. Państwa, jak on uspokaja ten rower, to jak pracują mięśnie nóg, tutaj cały czas jest praca nogi, ręce, nogi. Teraz postawił go, bardzo ładnie, brawa! No wcale powiem, że ta przeszkoda wcale nie jest przeszkodą łatwą. I teraz podejście. Teraz zobaczcie, jak pracują nogi. Ślicznie to zrobił. Brawo!